Nie, ja wolę, żeby się kraj rozwijał, a nie żeby stagnacja była i rozdawali pieniądze na prawo i lewo. Czy jest pani zadowolona z Kaczyńskiego, z prezesa? No, kto tam? Ale co zrobi dobrego? Wszystko kieruje, bo on jest najstarszy i mnie się wydaje, że on daje. Jak wyglądają pani wydatki? Czy wystarcza na wszystko przy drożyźnie? Proszę pana, oczywiście, że nie. Co najbardziej zdrożało? Żarcie. A pani Ditek mi się tak strasznie... Dlaczego? Spokojna, jak cudnie mówi. I pani Wiśniewska tam z tych euro. Wolę, żeby się kraj rozwijał, a nie żeby stagnacja była i rozdawali rząd. Czy jest pani zadowolona z rządu? Absolutnie nie. Są przecież 13, 14, 500+, inne dodatki. A to nie jest 14. Co to jest? Nie jest równowartość mojej emerytury, że ja dostanę drugą. To jest oszustwo rządu. Czyli to jest oszustwo dla pani? Jakiś dodatek do emerytury, ale nie cała emerytura. No. Powinien być taki dodatek, czy w innej formie powinno być? Na przykład co miesiąc? Czy pani murem zapisem? No a za kim? Za bandy? Jakby dzisiaj wybory były, to na kogo głosować? Matko, zapisem, tak. Tylko PiS. No za oszustami? Co nie, żeby stagnacja była i rozdawali pieniądze na prawo i lewo. Mamy na to pieniądze? Proszę pana, pieniędzy na naukę, właśnie. Nie ma na rozwój i tak dalej, na gospodarkę z Unii. Proszę pana, tam leżą i nikt... Kto blokuje te pieniądze z Unii? Kto? Rząd oczywiście. Czy 500+ dla wszystkich na przykład? Bo teraz najwyżej bogatej na alkohol przeznaczają na używki. Uważam, że pieniądze to się ma z pracy, a nie z rozdawania. Czyli więcej pracy, lepsze dochody, żeby lepsze pensje. Proszę pana, odeszły od pracy, ponieważ mi się nie opłacało, bo dostawały kasę. I to rozleniwia naród. Bez sensu. Czy za Tuska się lepiej żyło? Krótko mówiąc, lepiej. Lepiej za Tuska. Pod jakim względem? Bo za Platformą było lepiej. Każdym, a wolność to co? Nie liczy się w ogóle. Liczy się zamordyzm i proszę pana, jak one się nazywają? Zaraz, moment, bo mi brakło słów. Skąd się wziął podział w Polsce? Może taki temat? Proszę pana, nie. Chcę powiedzieć, że prywatyzacja poszła w kąt, tak. I oni teraz upaństwawiają, prawda? Nie powinno tak być. Koncerny, no naturalnie, że nie. Oczywiście, że nie jestem na tym, po czym dyktują ceny. No już dużo powiedziałam. Czy zauważyła pani podział w kraju? No naturalnie, że zauważyłam. Kto go zaczął? No jak kto? No ten rząd. Na jedzenie najwięcej pani wydaje, tak? Tak, no raczej. Pani na emeryturze, ile tej emerytury za ile lat pracy? Proszę? Ile emerytury? A to tajemnica, słuchaj. A, nie chcę pani powiedzieć. No nie bardzo. Przez koło inflacja. Skąd się wzięła inflacja? Drożyzna. Jaki powód? Absolutnie. Ja uważam, że emerytury powinny być wyższe. Stałe. O 300 czy 400 zł miesięcznie. Kochany rząd, takiego na świecie nie było. I jest trochę drogo, ale gdzie indziej jest jeszcze drożej. Drogo, ale wozy wyjeżdżają w supermarkety. Czy panią przekonali? 13, 14? Wszystkim kocham ich. Ale za co? Za 13, za 14, za moją podwyżkę. I